Więc dobry wieczór. Dobry wieczór. Gościmy dzisiaj przed mikrofonami naszego studia znaną łódzką aktorkę Teatru Nowego, panią Izabelę Pilnikowską, znakomitą odtwórczynię roli baronowej w Garbusie, Mrożka, oraz, a właściwie przede wszystkim, niezapomnianą, brawurowo zagraną księżnę Himalaj z operetki Gombrowicza. Tak, to taki wstęp tradycji stało się zadość. No więc ja sobie tu ustaliłem, że no bez tą stremowania, jak już powiedziałem, że powinna pani zacząć od... To my byśmy chcieli, właściwie to nie tylko ja bym chciał, ale wszyscy nasi słuchacze bardzo by chcieli, żeby po prostu żeby im udowodnić, że jednak siedzi tu prawdziwa pani Izabela Pilnikowska, księżna Himalaj. Więc może jakiś tam mały fragment, to charakterystyczne, takie R jakieś tam było, takie... Tak, może jakiś taki jednak drobny fragment... Cugi okropne! No już wystarczyło. No więc tak, w związku z operetką, bo to się jak będzie wokół operetki trochę toczyło, mam takie pytanie. Znam osoby, jest ich dość dużo, zaznaczam, nie przymierzając sam do nich należy, które na operetce już były ponad 5 razy. Na różnych jej wersjach, tak? Tak, tak. I jak pani sądzi, dlaczego? Bo przecież tekst Gombrowicza chyba nie należy do najłatwiejszych. No ale jest wspaniały. Jest wspaniały, jest to znakomicie napisana sztuka. Znacznie lepiej napisana niż my ją gramy, to jest no, inna rzecz. No, jest bardzo dobra, przynajmniej niektórych osób. Ale w całości to jest, no, przecież to jest wielkie dzieło. Więc tak, sprawa się toczy wokół operetki dalej. Nasi słuchacze bardzo chcieli teraz takie wyjaśnienie, dlaczego o operetce rozmawiamy, bo właśnie na życzenie naszych słuchaczy, zaprosiliśmy właśnie panią, jako że uważają, że stworzyła pani no, jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą, to jedną z najlepszych kreacji w tym spektaklu. I co pani na ten temat? O tej najlepszej? O tej najlepszej kreacji, tak. Więc, proszę pani, no, trudno jest tak mówić o sobie, ale rzeczywiście uważam, że rola jest dobrze zrobiona. Nie jestem skromna. Z tym, że ja zawsze podkreślam, że biorę pod uwagę wersję premierową moją, a nie późniejsze. W późniejszych zostałam już tak, rola została tak umniejszona, tak skrócona, wtopiona w tłum, obstawiona z różnych powodów. Reżyser to zrobił. Podobno dla dobra spektaklu, dla wartości, jakichś tam jeszcze innych względów. I ja nie lubię już tamtych następnych wersji moich. Uważam, że są znacznie gorsze i że już nie mam takiego popisu, jak miałam na początku. A grałam w tej oryginalnej, powiedzmy, wersji, grałam tylko 3 przedstawienia. Premiery i 2 przedstawienia szkoda, potem. Że nie wszyscy mogli obejrzeć premiery. No, ona była, ta rola wtedy nie była. Miała bardzo niewiele określeń. Prawie że szła w całości, łącznie ze śpiewanymi jakimiś tam piosenkami i dialogami śpiewanymi, z jakimiś świetnymi różnymi okrzyknikami. I jeszcze takimi. Trochę tego śpiewu zostało w tej o, roli. O nie, no już niewiele i w ogóle witam, jest... Witam na górze. Tak, i to też już jest wszystko nie tak, bo myśmy przecież w pierwszej wersji witałam nie tłum, tłumu w ogóle nie było, tylko poszczególne osoby, było to kameralnie na środku sceny, zupełnie inaczej wyeksponowane, to była zupełnie inna rola. A czy nie uważa pani, czy może się pani zgodzi z takim stwierdzeniem, że może dlatego ta kreacja jest tak dobra, że jest to no, w sumie trochę rola nietypowa dla aktora grającego w teatrze, no bo tam chodzi, tu chodzi przede ale wszystkim to jaki o ten może, ale o ten jaki ruch. Może mieć związek? To nie na tym polega, wie pan, że rola nietypowa w związku z tym jest dobra, nie, dobrze nie, ale zrobiona. Może dlatego jakieś tam ma powodzenie u publiczności właśnie też. Ja panu coś powiem, ona jest znakomicie napisana, rzeczywiście jest bardzo efektownie napisana rola. W operetce jest szalenie ważniejszą częścią tej roli jest forma. Wie pan, nie z treści, tak, jakie niesie prawda, tam charakter, tylko jest to napisane na jakąś... Wszystkie postacie muszą operować bardzo ostro formą. W związku z tym jest to dosyć taki... Jeśli ktoś umie, wie pan, coś zrobić z głosem, z gestem, ja uważam, mnie się wydaje, że ja się oparłam wręcz jakby na pantominie. Więcej to niż... To było widać, zresztą świetnie. I celowo, wie pan, wiedziałam, że to tak można potraktować i ponieważ ja lubię w ogóle ruch
i gesty jakieś tam różne charakterystyczne, że takie niby taniec charakterystyczny na scenie, to było mi nawet nie tak trudno to zrobić. Tak, no, a reszta to jest wszystko pan Gombrowicz, no i pan Dejmek, który takie stworzył warunki. Potem mi to wszystko zabrał, to znaczy wszystko, nie wszystko, ale mi łeb obciął, ale najpierw mi pozwolił, takie stworzył okoliczności, że mogłam to robić i tak mnie dusił, tam ustawiał. A skąd się wzięło to takie charakterystyczne właśnie to R u tych niektórych? A, to jest to Gombrowicz, to jest napisane dokładnie, przecież nawet trudno nam było pierw czytać A, wszystkie R-y były H. Czyli taki, wie pan, no, zamierzona karykatura. Ale i tak jest zróżnicowana ta Tak, bo myśmy sobie rozważyli, że każdy jednak powinien inaczej, nie tak na H, tylko, bo ponieważ Żarnecki na przykład bardzo dobrze robi, grasyjuje tak już typowo z takim role, więc on to miał przejąć. Foyt sobie wymyślił na L, że będzie mówił właśnie takie tam płosze. A ja miałam robić na H. Ale to H jest okropnie niewygodne, więc jak mi wyjdzie, to coś tam pod grasę, jak nie wyjdzie, to wale H, bo to nie jest proste do zrobienia. No, znaczy czasem, w całej roli, tak, czasem, to chyba trzeba pamiętać to przez całą rolę, to już weszło w krew. Tak, to już w tej chwili nawet nie umiem inaczej. Pani wspomniała w tej jednej swojej poprzedniej wypowiedzi, że zawdzięcza pani Dejmkowi, który potem pani coś zabrał i tak dalej. Ja chciałem teraz zapytać, przepraszam, chciałem zapytać właśnie, w jakim stopniu Dejmek narzuca swoją koncepcję przedstawienia i poszczególnych ról? Jakie możliwości daje aktorom, silny, tak? W bardzo silny sposób. To znaczy, jego interwencje są duże, z tym, że on obserwuje aktorów i ogląda i jakby to wszystkie propozycje, nawet szuka, wymaga od nas, żebyśmy przynosili różne propozycje, on sobie z tego wybiera po prostu. Zmusza nas do pewnych rzeczy, zadaje sytuacje czasem wręcz krańcowe. Cały czas jest to, wie pan, takie maglowanie, powiedziałabym, i z tego sobie wybiera. Oczywiście, że można, nawet należy proponować. Jak ktoś jest bardziej, no, czy nie idzie mu rola, czy bardziej stremowany, były i takie tam wypadki, to on wręcz ustawia dokładnie, jak należy mówić, co należy robić. No, a jak pani zaczęła przygotowania do tej roli? Jak to tak po kolei było? No, z wielkim strachem. Bardzo mi się rola podobała. Ja nie boję się starszych pań, ani charakterystycznych ról, bardzo to lubię. Bałam się Dejmka po prostu, bo to była pierwsza sztuka, którą robiliśmy z nim zaraz po objęciu dyrekcji, więc po pierwsze bałam się jego. I później wszystkie próby czytane i pierwsze próby sceniczne były dla mnie katorgą zupełnie, dlatego że on, nie wiem, może dlatego, że właśnie zaczynał pracować z nami po raz pierwszy, chciał jakoś zespół nauczyć siebie. I w związku z tym strasznie nam właśnie podcinał nogi psychicznie. Nie mogłam, robiłam jeden krok na scenie przy wejściu i już było źle. Nie zdążyłam nic. Dobrze, a jak pani już wobec tego źle. Jako reżyser, jak pani pracuje? Bo o ile dobrze wiem, to tam była współreżyseria brata marnotrawnego. O, no to wie pan, no. Wie pan, nie, to niech pan nie wierzy w takie rzeczy, że jak ktoś figuruje na afiszu jako asystent reżysera, że to jest współreżyseria, broń Boże, no, to jest przynieść, podaj kawę. Aha, w ten sposób. Absolutnie, kawa, proszę pana, rekwizyty, no trzeba pilnować takich technicznych i organizacyjnych spraw związanych z aktorami ze sceną. No. A czy reżyserii nie próbowała pani jeszcze? Ja zawsze próbuję, proszę pana, ja się zawsze wtrącam. Ja się zawsze wtrącam, ale oczywiście, no... Raz mi wolno, raz nie wolno, raz obrywam, a raz nawet korzystają z tego. No walczę o siebie, wie pan, więc w związku z tym muszę się wtrącać, ponieważ ja zwykle mam koncepcję na swoje role. No to ja jeszcze wrócę do operetki. Zaznaczyłem już, że byłem 5 razy na operetce, także już niedługo chyba będę doktoryzował w ogóle z operetki. I w związku z tym byłem właśnie na tych 5 przedstawieniach i za każdym razem było to przedstawienie inne. Skąd te zmiany? Więc wie pan, myśmy, ja już nie wiem ile wersji, ale zasadniczych wersji było 3. Po 3, jak pan powiedział, premierowych przedstawieniach mieliśmy 2 tygodnie prób i został zmieniony ciągle praca nad drugim aktem, który mu się nie podobał.
znaczy Siademkowi. I tutaj, wie pan, były różne jakieś takie warianty. Myśmy grali część po staremu, część po nowemu. Był to okropny miszmasz dla nas, ale wypuszczał nas, tak? Po 2 tygodniach już był jakiś tam kształt ustalony tego drugiego aktu i to już przeszło jako forma taka już trwała i z tym pojechaliśmy do Wrocławia. A liści nadszedł następny sezon i we wrześniu 2 tygodnie prób i śladu nie zostało, proszę pana, w ogóle z tego, cośmy robili w tym drugim akcie, bo została zmieniona i muzyka, i kostiumy, i sytuacje, i w ogóle interpretacja, bo tu na przykład, gdzie ja byłam kiedyś przerażona, to tu raptem i krzyczałam Jezus z przerażeniem, to teraz muszę krzyczeć Jezus z zachwytem, co mi zdecydowanie nie odpowiada, ale muszę. I wie pan, no i trzeci akt został generalnie zmieniony. No właśnie, łącznie z dekoracją nawet. Wszystko zostało pozmieniane, no w mojej roli nic, absolutnie. Jak byłam na czworakach, tak jestem i co miałam wykrzykiwać, tam sobie wykrzykuję, ale reszta się zmieniła, finał wszystko. No to są jakieś tam przemyślenia pana dyrektora, który przyglądał się przedstawieniu swojemu, który miał... Czy jest obecny na każdym, przepraszam, że tak się wtrąca? No wie pan, jeżeli jest w teatrze, to zawsze jest, a przeważnie bywa. Ostatnio go nie widywaliśmy, bo reżyserował w Krakowie, ale to jest jedyny jego wyjazd, a resztę to kontrola jest cała. A czy te zmiany ciągłe w tej operce nie utrudniają pracy aktorom? Chyba tak. Prywatnie nam życie po prostu trudniają, bo przecież ciągle mamy więcej prób niż przedstawień. To już się tak, poza tym wie pan, jak nie gramy 2 tygodnie, natychmiast musi być próba. No ponieważ tak. Jest to muzyczna sztuka i trzeba powtórkę zrobić. Więc my ciągle tylko mamy próby operetki. Do znudzenia. Zdaje się, że jak on to usłyszy. Może nie usłyszy. Błagam. Ale to nie, przynajmniej szczerze. Szczerze. Któryś z krytyków kiedyś napisał, to było chyba w dzienniku, o ile w ogóle kogoś piszącego w krytyku na temat teatru można nazwać krytykiem, no ale nazwijmy go sobie tak. Napisał, że pan Dejmyk właśnie przy okazji operecki wycisnął z aktorów łódzkich ostatnie soki. Czy to jest prawdą? Mamy nadzieję, że nie. Z łódzkich aktorów? Trochę soków zostało. No nas, proszę pana, trudno powiedzieć. Garbus, prawda, trudno powiedzieć, ale... żeby Sochnackiego ostatnie soki można było wyciskać. On ma takie możliwości, że raczej nie. Oczywiście, wie pan, tam chodziło o pewne rzeczy, o pewne chwyty formalne, do których aktorzy musieli się nagiąć, do chociażby te na czworaka, różne historie. No więc tu oczywiście, ale to wie pan, to była troszkę było tresury, jak w każdej sztuce, że tu więcej formy, no więc więcej tresury, bo nie tyle chodziło o myślenie, ile o koncepcję reżyserską i odpowiednie kształt taki formalny przedstawienia, więc... No to teraz tak już może troszeczkę lżej zaczniemy. Ktoś takie tradycyjne pytanie się aktorom zadaje o jakąś najzabawniejszą przygodę, historię z pracy swojej. No sądzę z pani poczucia humoru na pewno coś takiego było. Wie pan, dużo jest zabawnych, ale one są zwykle zabawne w danym momencie i zupełnie niezabawne nawet jak się opowiada. No to może chociaż taką jedną, jak może pani przypomnieć. Nic nie pamiętam. No to wobec tego, jeżeli nie, to trudno, wobec tego... To takie najmilsze wspomnienie z okresu studiów. Może to były juwenalia jakieś? Czy były już wtedy juwenalia? W Łodzi? Wie pan, nie pamiętam, może były, ale ja nie brałam w nich udziału. I najmilsze wspomnienia ze studiów to było skończyć studia i się od nich odczepić. Iść do pracy? Absolutnie. Nienawidziłam studiów żadnych. Byłam na Politechnice przedtem, teraz później w szkole aktorskiej i nie znoszę studiowania. Stało? Tak nagle z Politechniki, taka nagła zmiana? No, wie pan, po prostu nie wiedziałam, jak bardzo wcześnie jakoś się wybierałam na te studia. W związku z czym kompletnie nie miałam pojęcia, co należy studiować. I tak z koleżanką, koleżanka na Politechnikę, to ja też na budownictwie lądowym, ale wie pan, po pierwszym roku jednak, kiedy skończyły się te przedmioty takie, powiedzmy, abstrakcyjne, jak matematyka, czy geometria wykreślna, czy nawet wstęp, jakieś tam statyka, wytrzymałość, to później się zaczęły te koszmarne normy budowlane, wymiary, to wszystko, mnie to przestało interesować, bo coś tam, jakiś taki zawód